Yo, cześć, siemanko, z tej strony Kebus, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku, już w sumie w 9, zaraz dobijemy pełne 10 odcinków z tej serii, ale, przepraszam za kaszel, ale bardzo się cieszę, że wam się tak podoba ta seria, naprawdę jestem bardzo zadowolony, no po prostu nie wiem co powiedzieć nawet, bardzo się cieszę, że tak fajnie, ciepło przyjęliście tą serię, no i w sumie widzu, który wymyślił pomysł na tą serię, bardzo dziękuję. No i co, lecimy sobie dalej z ekwipunkami, bez zbędnego gadania. Dzisiaj troszkę dłuższy odcinek sobie zrobimy, bo w sumie ostatnio był krótszy. Dobra, posprawdzamy wszystkie z tego odcinka na pewno. Czyli to biały, ale to biały już chyba był, tak, dobra. Także lecimy. Dobra, pierwszy ekwipunek. Okej, już mamy na początku dwie złote, czyli mamy złotą OG i złotą Astralis. I teraz od razu powiem tak. Złota Astralis na pewno będzie droga. Ona kosztowała 300 zł przed przeceną. Także złota Astralis byczku albo byczkaro, albo nie wiem. To na pewno jest dobra inwestycja. Navi Holo. Navi to jest pewny profit. Tailu. No widzę, że tutaj ziomek chyba ogarnia. Fajnie, jeszcze ma tutaj na przykład te holo z tych z operacji. No bardzo fajnie to wygląda. Chyba ogarniasz z tego co widzę, bo w sumie pewniaczki tutaj są. No i w sumie cieszę się, że wreszcie ktoś coś odmiennego tutaj, że coś właśnie z operacji. Fajnie, bo. Ale powiem ci szczerze, że wszyscy skupili się na tych RMR, a właśnie te z operacji będą trochę takie, wiesz, że wszyscy jednak wolą te RMR-y kupować, więc te z operacji też mogą podrożeć. Także fajnie, fajnie to wygląda. No bardzo fajnie. Myślę, że będzie udana inwestycja w sumie jak najbardziej już jest. Dobra, lecimy ekwipunek. Okej, tutaj mamy chyba jakieś pootwierane coś było. Okej, mamy legendy. Okej, legendy to jest bardzo spoko, to jest raczej takie pewne. Mamy złotą heroik. Okej, ona pewnie też zdrożeje. Tutaj chyba traf był. Jeżeli się mylę, to mnie popraw, jeżeli kupowałeś to. Ale wygląda po prostu jak trafione, bo tutaj mamy dużą różnorodność. Dlatego tak sądzę. Okej, mamy Navi jakieś tam. Tu chyba było otwierane po prostu dlatego. Mamy też sporo kapsuł, także fajnie. Tutaj też raczej takie pewne. Pewnie to się wydaje wszystko. Tutaj coś jest jeszcze? Raczej nie. Boże, czekaj. To jest Black Mesh jakiś może, bo w ciężkich walkach. Nie, to nie jest Black Mesh, ale widzę, że tutaj naklejeczki to chyba bardziej pod to. No ale fajnie to wygląda. No wiecie, RMR-y to są raczej takie pewne inwestycje. Okej, lecimy sobie. Okej, mamy złotą furię. No i tutaj też się zastanawiam, bo to wygląda trochę jak traf, bo takie różne są, ale tak mówię, jeżeli mówię, że coś jest trafem, a nie jest, to po prostu napiszcie w komentarzu, że kupiliście specjalna inwestycja pod to była czy coś. Ale fajnie, furia złota jak najbardziej fajna naklejka. Wszystkie złote tak naprawdę będą drożeć. Aha, i tutaj mamy już jakieś skinki, to chyba tyle. No w sumie wiesz, naklejki jak naklejeczki, spoko. Tutaj mamy dwie skrzyneczki. Możesz w sumie też w same pojemniki zainwestować, jeżeli chcesz. Ale to już w sumie zależy od ciebie. Ale fajnie to wygląda jak najbardziej. Dobra, lecimy dalej sobie. Aha, tutaj ktoś wysłał ekwipunek, ale jest prywatny. No trudno, to lecimy dalej. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy giga dużo itemów z tego co widzę. Dobra, mamy skrzynię horyzontu. Okej. Ło kurczę, nawet kostka jest po testach. Dobra, mamy. Okej, mamy Liquid Holo. Boże, jakie holo? Mamy Liquid złotą. Ogólnie Liquid to jest naklejka, która mi się podoba. W sensie na przykład Liquid Holo mi się bardzo podoba, dlatego powiedziałem, że holo. Ale złota jak najbardziej fajna inwestycja. Ewentualny traf, nie wiem. Okej, to jest może z 2019 nawet ze Star Leather Berlina. Fajnie, fajnie. Dobra, tutaj mamy, okej, tutaj ta naklejka też będzie drożyć, to jest dosyć spoczko naklejka. Dobra, tutaj mamy jakiś trafy, okej, masz Cold Zero folię. No to widzę, że nowy nie jesteś, także masz jeszcze tutaj jakieś stare. Nexa czy coś, okej, masz nawet z 2017. No bardzo fajnie to wygląda, co mogę powiedzieć. Fajny ekwipunek, ale jeszcze lecimy dalej, spokojnie, to nie jest, że skończyłem. Dobra, okej, z Katowic, no to jest spoko, bo z Katowic zazwyczaj zawsze są drogie.
Dobra. Tutaj jakieś skrzyneczki widzę, glove case i inne. Dobra, no spoko to wygląda. Bardzo fajny ekwipunek. Simon. Fajnie, fajnie to wygląda, jak najbardziej. Dobra, lecimy dalej. Okej, tu już widzę, że jest złota OG. Dobra, okej, Holo Astralis. Spoko, one też będą drożeć, bo przed ceną były tam chyba około 7 zł, coś takiego. Pretendenci, kandydaci, no spoko, jakieś tam pojemniczki masz. Okej, masz tutaj legendy, fajnie. Są pokupowane te RMR naklejki, ale to bardzo fajnie, bo wiecie, okej, jest złota OG, to już tak wcześniej ktoś też miał. Ogólnie złote. W sensie, będę z wami szczery, że nie wiem, czy w te takie mniejsze się opłaca inwestować, chyba że właśnie jakieś Liquid Holo, Tile Holo, nie wiem, Phase'y, wiecie, takie popularniejsze, Fnatic'i i coś. Bo w sumie złotych mniej osób kupi, bo po prostu mniej na nie stać, tak? Wiecie, o co chodzi. Ale fajnie, fajnie to wygląda. Jak najbardziej fajnie. Dobra, kocur. Kipunek. Okej, tutaj chyba też było otwierane. Ale sprawdźmy. Chyba jednak nie. Chyba tutaj była specjalna inwestycja. Ale fajnie, fajnie. Virtus, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Złote naklejki. Virtus Pro złota. W sensie przed chwilą mówiłem. Nie uwierzę, w jakimś innym odcinku, ale w tym. Złota Virtus, fajnie, fajnie. Dwie nawet. Złota Statives. Ja sam mam złotą Statives. Zaraz pokażę wam nawet. Bo kupiłem, bo stwierdziłem, że złota Statives to jest po prostu must have. Muszę ją mieć, bo... No po prostu, wiecie, no tak gadam o tych statywca, nie miałem złotej, no to muszę ją mieć. Poza tym, wydaje mi się, że ona na pewno zdrożeje. Dobra, tutaj mamy jakiś ten pootwierany, no fajnie wygląda, te złote Virtus Pro fajnie wyglądają. Dobra, i teraz jeszcze tak, bo obiecałem, że w odcinku, że jeszcze posprawdzam z tego odcinka, bo nie wszystkie oceniłem, tylko nie pamiętam, czego nie oceniłem. Czy ja tutaj oceniałem na przykład profil? Chyba nie. Zaraz sprawdzimy. Dobra, zaraz sobie sprawdzimy. Aha, to jest to. Dobra, to ocenię jeszcze tych dwóch, bo może ich ominąłem. Jeżeli kogoś ominąłem, to napiszcie w komentarzu, bo ja tak wiecie. Już teraz nie pamiętam wszystkich. To jak kogoś ominąłem, to po prostu napiszcie. Może się teraz uda albo coś. Po prostu wyślijcie Steama, ja najpewniej ocenię. Dobra, tutaj mamy 100 Thieves z Holo. Fajnie, fajnie. To jest to, o czym mówiłem, czyli o 100 Thievesach. Fajnie, fajnie to wygląda. Okej, tutaj w sumie 100 Thievesy. Okej, dużo jest pojemników. No i fajnie, no i fajnie. Pojemniki jak najbardziej spoko. Przyzwoicie to wygląda. W sumie tyle mogę powiedzieć, tak? No. Większość inwestuje w te pojemniki i ten. Naklejki z RMR-a, ale fajnie, że są te 100 Thievesy. To jest to, o czym ja mówiłem. 100 Thievesy wydaje mi się, że będą drogie. Dobra. Okej, Holo Tailu. Dobra, tu mi się w coś wtyczka nie ładuje. Ale trudno. Okej, tutaj mamy. Okej, NIP. Parę kapsuł. W sumie to tyle. No spoko, tutaj taka mniejsza chyba inwestycja, ale mimo wszystko też to fajnie wygląda. Jeszcze Vitality złota. Powiem ci tak, szczerze, mimo wszystko to fajnie wygląda. Na pewno z tego jakiś proficik będziesz miał. Także fajnie to wygląda. No i co widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie. Przypomnę tylko, że na 400 subskrypcji zrobię jakiś fajniejszy giveaway, bo naprawdę mega się cieszę, że ten kanał się rozwija. Także na 400 subów będzie jakiś fajniejszy giveaway. Może, wiecie co, niedługo chyba jakiegoś Discorda zrobię. No nie wiem, piszcie jakieś pomysły w komentarzu. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Łapkujcie, subujcie, dajcie tam Steama do oceny. Bardzo wam dziękuję. No i siema.